Dzień trzeci. Ewangelia najdroższym skarbem. Zawsze spoczywa na mym sercu Ewangelia, z którą się nigdy nie rozstaję. Zaledwie wzrok skieruję na Ewangelię, zaraz oddycham wonnościami życia Jezusowego i wiem, którą mam obrać stronę. Ta złota księga jest moim najdroższym skarbem. Któż z nas nie marzył o tym, aby odnaleźć skarb? Na wzór Indiana Jones, czy chociażby z filmu Piraci z Karaibów. Stare zamki są inspiracją do poszukiwania skarbów. Pewien człowiek miał sen. Stanie się bogaty, o ile wstanie w środku nocy i pójdzie na skraj swojej wsi, żeby tam spotkać pielgrzyma, który teraz obecnie śpi i trzyma pod głową skarb. Udał się tam natychmiast. Rzeczywiście, odnalazł tego człowieka, obudził go i powiedział: oddaj mi to, co masz pod głową. Ten wstał, wyjął ze swojej podróżnej sakwy kamień, oddał go człowiekowi, a on udał się do swojego domu. W świetle zobaczył, że trzyma najwspanialszy, najszlachetniejszy kamień, skarb. Położył się spać, ale nie mógł zasnąć, ponieważ myślał cały czas, jaki skarb musi posiadać ten pielgrzym, skoro z taką łatwością oddał mi ten szlachetny kamień. Teresa też znalazła taki skarb. Tym skarbem była Ewangelia. Wszystko inne dla niej traciła. Ewangelia, czytając Ewangelię, stawała się ona dla niej inspiracją do wspaniałego życia, do odkrycia małej drogi dziecięstwa duchowego. Również można powiedzieć, że dla Ewangelii traciła wszystko. Traciła czas, swój młody wiek, traciła swoje zdolności. Zapytamy dlaczego? Dlatego, że dzięki Ewangelii odkryła swój największy skarb, Jezusa. Zakochała się w Nim, mając 15 lat wstąpiła do zakonu. To właśnie święty Mateusz mówi, tam, gdzie twój skarb, tam będzie i serce twoje. Teresko, naucz nas odkrywać Ewangelię tak, abyśmy ją czytając, odkryli największy skarb, Jezusa.